Siema, tu Motomity. W dalszym ciągu pozostajemy w słonecznej Hiszpanii. Dla ciekawych okolice Walencji Valencia. Oraz Costa Blanca ze swoją stolicą Alicante. A dzisiejszym naszym gościem jest Yamaha Tracer 900. Od razu zacznę, że jest to jeden z naszych ulubionych motocykli, jakie mieliśmy pod Dubskiem. Przygotujcie się zatem na beczkę gloryfikacji, ale będzie też łyżka dziegciu. Postaramy się odpowiedzieć, czy Tracer 900 to godny następca fazerka FZ1, czy jedynie jest nowszą TDM-ką. Zatem jedziemy z tematem. W trzewiach naszego Tracerka drzemie to samo serducho, co w miejskim chuliganie MT-09. Motocykl dostarcza nam ten sam poziom zabawy co MT-09, z małym zaznaczeniem, że jest nieco cięższy, 214 kg, więc na pewno gorzej idzie na koło i jest mniej dziki. O niemrawości czy liniowym oddawaniu mocy nie ma tu mowy. Na jedynce i dwójce ochoczo pójdzie w pion albo zerwie nam przyczepność na zimnej gumie, jak tylko spuścimy go z kagańca, czyli kontroli trakcji. Moment obrotowy, z czego zasłynął już yamahowski Crossplane, dostępny jest wszędzie i to naprawdę w ilościach pobudzających nasze neurony do produkcji dopaminy. W sumie momentu i mocy jest tyle, że po zajrzeniu w kwity trochę ciężko uwierzyć, że to tylko 115 koni i 87 newtonometrów. Kto jeździł, wie, kto nie jeździł, pewnie się zdziwi. Zwłaszcza na mapie A, czyli tej sportowej, silnik reaguje agresywnie na ruchy manetką i sprawia wrażenie jeszcze szybszego i agresywniejszego niż na papierze. W praktyce tak naprawdę nie zabraknie nam pod łapą nawet po przesiadce z takich motocykli jak FZ1 czy Z1000SX, przynajmniej na niskich i średnich obrotach, czyli tego, co zazwyczaj używamy w motocyklach na co dzień. Oczywiście na samej górze oba te wariaty zjedzą Tracera, ale w niskim i środkowym zakresie obrotów nie odczujemy jakiejś drastycznej różnicy, co pozwoli nam nadążyć za resztą ekipy nawet na pozornie mocniejszych sprzętach. Oczywiście ma to swoje jakieś racjonalne granice, żeby nie było. Przypominam o zostawieniu łapki w górę pod tym filmem i zasubskrybowaniu Motomitów, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dzięki wszystkim, którzy nas w ten sposób wspierają. Również zawias pozwoli nam na nadążanie za naszymi kumplami z ekipy. Znów zaznaczam, w miarę rozsądku. Motocykl jest dość krótki i bardzo zwarty. Zawieszenie mamy regulowane, zarówno przód, jak i tył. Widelec upside down i jego fabryczne, dość twarde zestrojenie potęguje uczucie dobrego prowadzenia i zachęca do mocnego składania się w zakrętach. Ogólnie motocykl bardzo dobrze się prowadzi i naprawdę daje mnóstwo frajdy, jednak przy tej okazji muszę wspomnieć o dwóch sprawach. Po pierwsze, mociak traci na stabilności przy prędkościach ponad 200 km i tu wychodzi jednak różnica między FZ1 czy Z1000SX. Przy VMAXie rzędu 230-240 nie gwarantuje nam już stabilności i precyzji prowadzenia. Druga sprawa, mociak ze względu na to, że jest dość mocno podniesiony, a przynajmniej ma mocno podniesiony punkt ciężkości, ma jakąś dziwną tendencję do walenia się w zakręty przy małych i bardzo małych prędkościach. Oczywiście jest to kwestia przyzwyczajenia, ale w ramach kronikarskiej dokładności zaznaczam ten punkcik. Heble zajebiste, więcej nie trzeba. Duże tarcze, radialne zaciski. Zaciski praktycznie z motocykli sportowych. Jest super i tyle. Koniec, kropka. Sport Touring. W samej tej nazwie drugi człon mówi, że Tracerek powinien przejawiać też cechy turystyczne. W tym jednak stwierdzeniu przy okazji Yamahy tak naprawdę jest 70% sportu i 30% touringu. Oczywiście pozycja ze sterami jest naprawdę wygodna i zapewnia godziny w siodle bez bólu pleców. Gorzej jest z czterema literami, tu niektórzy narzekali na dyskomfort na tyłku ze względu na twarde i dość cienkie siedzenie. Seba przejechał Tracerem ponad 1000 km, co prawda nie na strzała tylko w 3 dni, jednak nie stwierdził jakiegoś dyskomfortu na tyłku. Całodzienne turystyczne kręcenie po 250-350 km i kilka dobrych godzin w siodle nie nastręczyło większych problemów ani z plecami, ani z kolanami, na co też więksi jeźdźcy 180 cm plus potrafią narzekać.
Jedyną rzeczą, która naszego testera trochę zdziwiła, to było mrowienie czy też drętwienie rąk. Nie ma pewności, czy jest to związane z wibracjami silnika, ale było takie wrażenie, że ręce drętwiały, ponieważ były nieco za wysoko w stosunku do reszty ciała. A skoro mówimy już o wibracjach silnika, to niestety one tu po prostu są i trzeba to zaakceptować. Są dość charakterystyczne i albo będziemy je lubić, albo nie. O ile w mieście czy kręceniu się wokół komina albo jakimś upalaniu schodzi to na drugi plan, o tyle w ambitniejszej turystyce nie uciekniemy od tego zagadnienia. A czy będzie akceptowalne? To bardzo zależy komu co przeszkadza lub nie przeszkadza. Dla nas było po prostu ok i nie przeszkadzałoby. Silnik fajnie będzie sobie radził w turystyce też ze względu na wszechobecny moment. Ma parę i charyzmę, żeby w pełni załadowanym radził sobie na przykład ze stromymi serpentynami w górach. Spalanie, ogólnie rzecz ujmując, okolice 5 litrów na 100. Przy dziadkowej jeździe, o ile ktoś w ogóle jest w stanie nim tak jechać, zejdziemy nawet poniżej 4 litrów. Przy mocnym odkręceniu możemy dojść do około 6, więc tu jest naprawdę ekonomicznie. Przy zbiorniku 18 litrów pokonamy średnio ponad 300 km zanim zaświeci się rezerwa, czyli taka solidna średnia krajowa. Szyba regulowana jest jedną ręką, co jest fajne, natomiast w standardzie jest za niska, problem rozwiązuje akcesoryjna szybka. Co do ergonomii mam jeszcze jedną uwagę. Pamiętajmy, że Tracer 900 to jednak dosyć wysoki motocykl. W tle możecie podziwiać mordęgę Sepka podczas wycofywania motocykla pod lekką górkę. W związku z wysokością siedziska do ziemi sięgał jedynie palcami, a na pewno nie był w stanie położyć całych stóp na ziemi. Dla naszego testera 1,75 m to tak naprawdę górna granica tolerancji idąca już w kierunku dyskomfortu, szczególnie w kolejnach, na pochyłościach lub na niestabilnym podłożu. Dodam tylko, że siedzenie ustawione było najniżej jak się dało. Kolejna sprawa z racji tego, że motocykl swoje newtonki już ma i nawet na kontroli trakcji przód przy odkręcaniu ma zdecydowaną ochotę na oderwanie się od asfaltu, to główka ramy dostaje dość mocno po dupie. Znane są przypadki przedwczesnego zużywania się łożysk główki ramy. Zegar jak dla nas to mega fajny punkt motocykla. Wygląda trochę jak mały radziecki telewizorek turystyczny Elektronika BL100, który posiadała ciocia Sepka na początku lat 90. Wtedy to robiło duże wrażenie, w Tracerze też nam się mega podoba ten design. Zegar podzielony na dwie sekcje, po lewo informacje bieżące, paliwo, prędkość, obroty, po prawo komputer pokładowy, przebiegi, spalania, zapięty bieg itd. Dla nas wygląd tego zegara jest po prostu zajebisty, zdecydowanie to nasz klimat. Jedyne co się nie podoba to wskaźnik paliwa. Jedna wielka krecha do połowy baku, a potem nagle mamy małe kosteczki. Na pierwszy rzut oka jest ok, nawet całkiem schludnie, ale jednak. Jest coś dziwnie niepokojącego podczas jazdy, bo jedziemy te 150 czy 180 km i mamy wrażenie, że ten motocykl nic nie pali, a my mamy pełen albo prawie pełen bak, aż tu nagle bam! Nie masz połowy paliwa, a małe kosteczki zaczynają znikać w bardzo niepokojącym tempie. Czuję się wtedy jak kapitan samolotu w serialu Katastrofy w Przestworzach, który stwierdza, że w jego samolocie nagle zaczęło wyciekać paliwo i nie doleci do lotniska, a znajduje się na środku Oceanu Atlantyckiego. Oczywiście wszystko do przyzwyczajenia. Jak już się zaadaptujemy, to wiemy ile tak naprawdę mamy paliwa w baku i nie jesteśmy przerażeni znikającymi kosteczkami. Natomiast my preferujemy, kiedy kostki sygnalizujące ilość paliwa są jednej wielkości i na bieżąco mamy podgląd. Dobre jest to, że komputer obsługujemy z kciuka bez zbędnej guzikologii. Z palucha też obsługujemy mapy zapłonów. Mapę zapłonu przełączamy bez odkręconego gazu. Jak chcemy to zrobić podczas jazdy, odpuszczamy rolgaz, przełączamy i jedziemy dalej. Obsługa trybów kontroli trakcji niestety wymaga oderwania łapy od kierownicy i gmerania przy liczniku, gdzie są umieszczone stosowne guziki. Nie wydaje mi się to jakimś wielkim problemem, ponieważ przestawienie poziomów trakcji to nie jest raczej codzienna czynność w moto. Zazwyczaj jak sobie ustawimy raz, tak potem jeździmy. Motocykl wyposażony jest w każdy aktualny, cywilizowany system wspomagania kierowcy, więc mamy tu ABS, kontrolę trakcji z anti-wheelie oraz zmienne mapy silnika.
to, co nam się nie podoba, za każdym razem jak się odpala moto, to jest mapa standardowa. Motocykl nie zapamięta ostatnich ustawień. Do dyspozycji mamy mapę Standard, A, czyli pełna faja, i B, czyli Rain. Z ergonomii nie podoba nam się odpalanie killswitchem, w tym temacie jesteśmy tradycjonalistami. Lepszy jest osobny guzior w adekwatnym miejscu, ale jest to naprawdę szczegół. Podsumowując naszą kilkudniową przygodę z Yamaha Tracer 900, możemy powiedzieć tyle, że każdego dnia jazdy na nim myśleliśmy sobie, czy po powrocie do Polski nie kupić sobie tego motocykla. To chyba sporo mówi. Mimo drobnych wad, bardziej nawet pierdół, to naprawdę znakomity motocykl. Czuć w nim ducha MT-09. Motocykl ma duży wigor, bardzo chętnie skręca. Ma świetne heble, niezły zasięg, dobrą ochronę przed wiatrem, pod warunkiem, że zmienimy szybę. Ma też zajebisty wygląd. Ostre linie Yamahy i lekko transformersowaty look naprawdę robią wrażenie. Uważamy, że Tracerek 900 to bardzo ciekawy przedstawiciel naszego ulubionego segmentu sport touring, przy czym bardziej jest z niego sport niż touring. Dużo bliżej mu do FZ1, Z1000SX czy GSX-F1000S niż do Afriki Twin, Tenery czy nawet V-Storma. Z wyglądu mógłby przypominać motocykle klasy ADV, natomiast kompletnie nim nie jest. To zdecydowanie motocykl szosowy. Jak trzeba zniesie szuterek, ale tylko okazjonalnie. Jest to tak naprawdę połączenie fanbike'a, jakim była TDM-ka, oraz dołożenie sekretnego genu z fazera FZ1, wyodrębnionego w tajnym podziemnym laboratorium DNA Yamahy. Moto pozwoli nam na świrowanie w mieście, latanie codziennie do pracy, odkręcenie spod świateł i nawet pościgówki z pozornie mocniejszymi sprzętami. Pozwoli nam na naprawdę ostrą jazdę w zakręcie i to już taką bez żartów. A jak będziemy chcieli, to możemy sobie również pojechać turystycznie wokół Komina, a i raz w roku jakąś Rumunię czy Alpy obskoczymy bez szukania jakichś wielkich kompromisów. Bardzo fajna opcja na jedyny motocykl w garażu, czyli to, na co zazwyczaj Kowalski może sobie pozwolić. Na dzisiaj to wszystko, dzięki i na razie.